tylko mają wspólnego wroga i dążą do tego samego, ale stosują te same metody. Jak ja powiedziałem, że muzułmanie wykorzystują dzieci i kobiety, to okazuje się, że też skrajna lewica je wykorzystuje. Jestem absolutnie zbulwersowany po tym, co zobaczyłem, sprawdzając pana profil społecznościowy. Otóż pan wykorzystał zdjęcia martwych dzieci. Ja panu to przekażę, nie będę tego pokazywał publicznie, to jest skandal. Pan wykorzystał zdjęcia martwych dzieci po to, żeby w kampanii wyborczej prowadzić swoją propagandę dotyczącą imigrantów. Dlatego ja postanowiłem dzisiaj, po tym stanowisku, które udało mi się dzisiaj przedstawić, postanowiłem na znak protestu przeciw używaniu martwych dzieci, czyichś dzieci, bo to są czyichś dzieci. Znaczy, o tyle trudna pana, jest dyskusja, chciałbym, że... na znak protestu zakończyć tą rozmowę, bo ja pana tu zostawię. Pan może prowadzić tego typu kampanię na tak niemoralnych, niemoralnych metodach. Natomiast beze mnie ja nie będę w tym uczestniczył. Panie Konradzie, dziękuję bardzo, przepraszam widzów, ale uważam, że w tej sprawie głos znaczy, musi być bardzo mocny. Jest, ja rozumiem, konieczne odpięcie kabla jest konieczne. Nie, już mam bezprzewodowy. Także musimy skończyć z tego typu metodami. Rozumiem, ja chciałbym zamknąć ten wątek wykorzystywania zdjęć, których faktycznie będę pokazywał w kampanii wyborczej. O co chodziło? W pewnym momencie opinia publiczna faktycznie zszokowana zobaczyła, jak wygląda eksodus ludzi uciekających przed wojną. Jak zwykli ludzie wykorzystywani przez przemytników toną. To znaczy, ja rozumiem, że wykorzystał pan zdjęcie syryjskiego dziecka na plaży. Tak? To nie było wykorzystanie tego w kampanii wyborczej. Ja byłem wstrząśnięty. I uświadomiłem sobie wtedy... Ale ma pan świadomość, że w momencie, kiedy jest pan kandydatem jedynką i umieszcza pan, ja dokładnie nie wiem, no ale na profilu facebookowym czy gdziekolwiek indziej, to jest to traktowane... Zaczęła się kampania wyborcza. Uważam, że trudno, żeby Polacy i Polki powinni być świadomi tego, jak wygląda tragedia tysięcy ludzi, którzy toną w Morzu Śródziemnym, uciekając przed wojną. Ja dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. No, państwa przepraszam za akurat taki układ w studio. Dziękuję raz jeszcze. Państwu także przepraszam. Znaczy, ja mam wielką nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać o problemach Polaków i Polek. Ja zakładam też, że te emocje opadną i będziemy mogli normalnie ze sobą, także z Konradem Berkowiczem, rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.